111, bla 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 bla, pozdrawiam. Cześć, mam... Cześć, cześć, zawsze jak zaczynam podcast, to tak czuję, że właśnie włączam taki głos specjalny, trochę bardziej tak nisko mówię i zaczynam zawsze ileś razy i mówię cześć i potem robię takie jeszcze raz i potem znowu mówię cześć i tak się wsłuchuję w to swoje cześć milion razy. Aż w końcu któreś cześć mi się podoba. I wstrzymuję oddech i staram się nie oddychać za głośno i mówić tak, zapamiętać sobie, ułożyć sobie w głowie całe zdanie, które jak w końcu ładnie wypowiem, to już widzicie, co się dzieje? Nawet ciężko jest z oddechem. Z jakiegoś takiego stresu mimo wszystko, że nagrywam, że to będzie publiczne i tak dalej. I potem jak już nagram to zdanie, no to planuję sobie kolejne i nagrywam znowu. I teraz wymyśliłem, że może jak to wszystko powiem, te głupotki, to będzie jakoś tak łatwiej i naturalniej. Chcę teraz... No właśnie. Wiecie, może to trzeba właśnie spontanicznie mówić, a nie się zastanawiać godzinę nad każdym słowem. W redakcji Gdzie Jutro wpadliśmy na taki pomysł, żeby stworzyć serię podcastów pod tytułem Obrazki z Polski, jak widzicie zresztą i słyszycie. Widzicie raczej, teraz usłyszeliście dopiero. Obrazki z Polski, czyli takie opowieści na podstawie naszych redakcyjnych i waszych czytelniczych, słuchalniczych obserwacji na temat różnych, takich właśnie można powiedzieć, typowych obrazków z Polski. Takie scenki rodzajowe z Polski Anno Domini 2023, 2000, no, po 2000 roku powiedzmy. Ale tak raczej współcześnie mocno. No i o co w tym chodzi w ogóle? Teraz już miała być przerwa na oddech, prawda? Bo jestem taki tutaj subtelny i w ogóle idealny. Żadnego zająknięcia się nie może być. No dobrze, ale o co chodzi tak serio? Napisałem kiedyś we współpracy tam jeszcze z kolegami z redakcji, koleżankami, taki krótki artykuł, który dotyczył tego, żeby spojrzeć czasem na Polskę i na niektóre sytuacje trochę z takiej perspektywy, jakby się patrzyło na zupełnie egzotyczny kraj, nie? W sensie, że tak jak są różne programy podróżnicze, czyli że jedzie jakiś dziennikarz z Polski do Meksyku, do Gruzji, gdziekolwiek i tam nagrywa jakieś odcinki o tym, zobaczcie, a tutaj ludzie żyją tak, tutaj chodzą na targ, a mają takie zwyczaje i jedzą to i tamto, nie? To żeby trochę też tak spróbować tymi takimi oczami dziennikarza, no bo na tej samej zasadzie jak dziennikarz z Meksyku czy z Gruzji mógłby przyjechać do Polski i potem w meksykańskiej i gruzińskiej telewizji leciałby odcinek o tym, zobaczcie, a w Polsce się żyje tak i tak i ludzie mają takie zwyczaje, a mentalność Polaków jest taka i taka, to my pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby opowiedzieć właśnie w ten sposób o Polsce, Polakom, no siłą rzeczy z naszej polskiej perspektywy, ale na tyle, na ile to możliwe, żeby właśnie spróbować spojrzeć na to wszystko z boku, co nie? To pewnie wytnę, tę ciszę, za długo się zastanawiam. No widzicie, to doświadczenie w tworzeniu podcastów mamy jeszcze małe dosyć, ale mamy nadzieję, że taka luźna forma przypadnie wam do gustu i może czasem przy obiedzie czy przy śniadaniu akurat się nada do przesłuchania. I mamy nadzieję, że będziecie komentować
i się udzielać w dyskusji, do której zapraszamy serdecznie, żeby coś dodać od siebie, skrytykować, jeszcze poszerzyć to spojrzenie na omawiany w danym odcinku problem. I chyba w sumie chyba wytłumaczyłem, o co nam chodzi w tej serii podcastowej Obrazki z Polski. Serdecznie zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka. Pierwszy odcinek, bo trzeba mówić takim niskim głosem w podcastach. Pierwszy odcinek naszego podcastu Obrazki z Polski dotyczyć będzie polskich targów, targowisk, ryneczków tak zwanych. Nie dam rady tak gadać całe tam pół godziny czy 40 minut, czy ile nam tam wyjdzie na pewno. Niemniej jednak rzeczywiście tego odcinek dotyczy. Jak wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć materiał na ten temat, to ja z takim jeszcze większą uwagą obserwowałem różne targowiska, na jakich mi się zdarza bywać. I w ogóle uważam, że to jest to pewnie etnologowie. Etnologowie chyba głównie się zajmują czymś takim, to się chyba nazywa obserwacja uczestnicząca. Czyli gdzieś wchodzi się w dane środowisko i jednocześnie jest się częścią tego, co się obserwuje. No ja siłą rzeczy też będąc na takim targu, no kupuję tam ziemniaki i pomidory. I przy okazji też coś, co dotychczas przez większość życia traktowałem jako taką jedną z wielu czynności życiowych, nagle zaczynam traktować jako coś ciekawego. Przyglądam się dłużej ludziom, staram się coś usłyszeć i tak dalej. No i tak było też w tym przypadku. Przepraszam za robienie mam nadzieję, że to się uda jakoś ładnie wyciąć, żeby was to nie irytowało. I za to, że tracę oddech, bo się tak spinam, żeby wszystko ładnie powiedzieć. W każdym razie uważam, że w ogóle targowiska ukazują taką ciekawą prawdę o danym mieście, o danym środowisku, o danej społeczności takiej małej, lokalnej. Ale też to jest jakiś taki papierek lakmusowy, mi się wydaje, w ogóle. Nawet dla państw, nie? Że jak się chce zobaczyć jakąś taką prawdziwą twarz danego państwa, czy tam regionu na przykład, to trzeba iść na targowisko i to bardzo dużo mówi o danym społeczeństwie. Ja przyznaję, że jestem jeszcze przed udaniem się na taki targ z dyktafonem, chociaż już raz czy dwa się czaiłem i nawet z kamerą, ale się zawstydziłem za każdym razem i to jeszcze przede mną, więc ten odcinek będzie nagrywany w kilku częściach. I mam nadzieję, że uda się też nagrać jakieś takie dźwięki właśnie otoczenia i wam za chwilę tutaj wpleść sprytnie w narrację. W każdym razie, no to jest niesamowite słyszeć te wszystkie, albo inaczej, może powinienem zacząć od samego rana, że tak się wyrażę. Mianowicie zdarzyło mi się już kilkukrotnie być na takim targowisku. Bardzo wcześnie, w nocy jeszcze właściwie, no nad ranem, powiedzmy tam koło 5:00, 5:30 i widzieć, jak przyjeżdżają handlarze z towarem, jak się rozkładają, jak piją jakąś kawę z termosu, jak tam coś krzyczą do siebie nawzajem, jak jeśli to jest zimą, no to właśnie jeszcze są tacy zmarznięci wszyscy, nie, się trzęsą. Albo nic nie mówią właśnie, tylko rozkładają po prostu te kolejne kartony i skrzynki i tak dalej z rzeczami. Wiecie, jeszcze miejscowość śpi, miasto śpi, no nic się nie dzieje, nie? Jeszcze zależy, gdzie to akcja się toczy, ale tam to akurat było duże miasto, czyli przejeżdżają tramwaje raz na jakiś czas, prawda? Ale generalnie jeszcze cisza, jeszcze nic się nie dzieje. Jeszcze ludzie normalni, w cudzysłowie oczywiście, normalni ludzie śpią.
No tam jakieś pierwsze osoby jadą do roboty, nie, na pierwszą zmianę. A tam już na tym targowisku już się powoli zaczyna dziać, nie? To też jest jakoś tak ciekawe dla mnie, nie? Że my sobie jeszcze smacznie śpimy i nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że tam już się toczy życie już po to, żeby jak wstaniemy i jak zjemy śniadanko albo tam wypijemy herbatkę, to tam pójdziemy i tam już będą na nas czekać, nie? No to oczywiście nie jest tylko polska charakterystyka targowiska, tak chyba wszędzie podobnie to wygląda. No niemniej jednak to jest jakieś takie ciekawe. I ci wszyscy ludzie, ci handlarze wyglądają zawsze, znaczy zawsze, często pewnie, wyglądają w taki charakterystyczny sposób, nie? To znaczy oni wszyscy, ci ludzie wyglądają oczywiście bardzo różnie. I kobiety, i mężczyźni to są przecież i w różnym wieku, i no nie wiem, no mają różną sylwetkę, budowę ciała, kolor włosów, kolor oczu, kolor skóry, no wszystko, no w sensie wyglądają różnie jak to ludzie, prawda, mają w zwyczaju. Ale jednocześnie mam wrażenie, że da się wyłapać pewne takie podobne cechy, które występują właśnie u takich... Jak szukam słowa na określenie ludzi, którzy sprzedają na targu, na potrzeby tego odcinka, może byśmy jakieś słowo wymyślili, ale takie, żeby nie brzmiało obraźliwie. No nie wiem, targowianie? Nie, bez sensu. Targowcy? Handlarze? Jakoś tak? No. Targowisko, czyli targowcy? Może targowcy. Zacznę używać targowcy, a najwyżej później powstawiam po prostu wszędzie, zmienię to słówko i będzie taki śmieszny efekt XD wstawienia tylko takiego słowa zupełnie inaczej zaakcentowanego i tak dalej. Nie, że to są... No właśnie, i łapię się na tym, że ciągle sobie pauzuję, żeby spokojnie zrobić sobie przerwę na przemyślenie. I dopiero włączam, a potem to już się nie klei, tak, więc po prostu będę nagrywał na raz, ciągiem. Że często ci nasi targowcy mają właśnie takie nerki, nie, przymocowane tam u siebie, dookoła siebie, na pasku. Jakieś polary, albo jakieś takie, wiecie, jeansy i tak sobie tam se siedzą i tak jakoś... No ja wiem, że te uwagi nie są specjalnie błyskotliwe, ale wierzę, że jakoś wspólnie chyba złapiemy tutaj to, o co mi chodzi i o czym myślę. Mianowicie, że oni nawet sobie nie zdają sprawy, mam wrażenie, jak bardzo bywają charakterystyczni, jaką stanowią teraz z tego naszego podcastowego punktu widzenia atrakcję. Ale nie w złym sensie oczywiście, atrakcję turystyczno-etnologiczno-kulturową, bo to jest niesamowite się przyglądać tym ludziom i patrzeć na te ich grymasy twarzy, na to jak się wypowiadają, jak pakują te rzeczy do reklamówek, albo jak krzyczą do siebie nawzajem, jak rozmieniają pieniądze, jak się targują wreszcie, no bo to targ jednak. Jak czasami są mili, a czasami są właśnie niemili i to też jest mega ciekawe, w sensie widzieć jak oni się nie podlizują sztucznie często, znaczy niektórzy się podlizują, nie? I mówią jakieś takie teksty jak typowy targowiec, trzymajmy się tego słowa, nie? Że o pani, no pięknie pani wygląda w tej sukieneczce, tutaj mogę opuścić, to nowka sztuka, tam 35 zł, blablabla, nie? A z drugiej strony są tacy, którzy są, kurde, trochę tak wkurzeni jednak na ciebie, zwłaszcza jak się próbujesz targować, że kurde, no to ile mam opuścić, nie, za te kapcie tam, za 17, no to za 16 mogę sprzedać najmniej, nie? No i takie różne akcje. I to jest przepiękne, uważam, w ogóle obserwować te sytuacje i jakoś uczestniczyć też w tym, nie? Bo to jest takie naturalne, jakby ja nomen omen kupuję po prostu wszystko od tych targowców, nie? To jacy są jakby i tę taką pewną jakby kreację, która tak naprawdę i tak jest naturalna w pewien sposób, no nie? I tę taką naturalność właśnie, a czasami są tacy, że
spoko, takie wiecie, no siedzimy sobie tutaj, proszę bardzo, tak, tutaj co jeszcze? I nakłada i tyle, i wydaje, do widzenia, tam miłego dnia czasami nawet, ale tak bez emocji, nie? To się wydaje, że też są takie, takie wersje. Czasami jeszcze na tych targach są jacyś właśnie targowcy niepolscy, nie? I oni też już są częścią tego polskiego targowiska, nie? Tak mi się wydaje. I to są często osoby, no nie wiem, ja się spotkałem z Bułgarami, albo z Romami, albo chyba jeszcze z Rumunami czasami. I oni też, wiecie, mówią tą taką łamaną polszczyzną. I też tak właśnie chwalą, nie? Jak tam ktoś się ubiera, powiedzmy, w jakiś ciuch, że no, pięknie, pięknie, że oczywiście jest jakaś promocja dzisiaj, nie? I to nie, że tylko oni, tylko w ogóle wszyscy jakby targowcy, bo tak mi się wydaje, że tak robią. I to wszystko tworzy taki naprawdę klimat. To znaczy, pewnie jak się tam idzie tak na szybko w sobotę z rana, nie chce się wstawać, ale wiecie, przysłowiowa matka wysłała na targ, nie, żeby kupić kilo zimnioków i jabłka, no to nawet się nie chce tego, ani się tego nie zauważa, ani się tego nie chce zauważać, tylko po prostu się idzie i się wraca, nie? I taki człowiek, który, to też jest fajne, nie, że człowiek, który w ten sposób idzie na targ, on też się wpisuje w pewien taki, on też jest ważnym i fajnym elementem tego polskiego targowiska, nie? Czyli, że taki tylko przyszedł, musi szybko coś wziąć i wraca. On, no wiecie, o co chodzi, nie? To jest tak po prostu rozbudowany świat cały tego polskiego targowiska, ale też są oczywiście przeróżne odmiany, nie? Bo w zależności od tego, czy to jest duże miasto, czy małe, czy nawet wiocha czasami, czy to jest wschód Polski, czy zachód, północ, południe i tak dalej, no to się zawsze różni oczywiście, nie? Czasami jeszcze są tam jakieś pchle targi, nie? Albo jakieś właśnie takie stare rzeczy sprzedawane, albo jakieś, no tam za przeproszeniem, duperele, czy inne podejrzane rzeczy, nie? Jedzenie, ciuchy, no wszystko, scyzoryki, garnki i tak dalej, nie? Czołówki. Więc oczywiście trudno jest, jakby wiecie, znaleźć takie modelowe targowisko polskie. No niemniej jednak wydaje mi się, że jest wiele takich wspólnych cech, ale oczywiście można by o tym mówić godzinę i pewnie nam nawet tyle zejdzie. I bardzo jestem ciekaw, jakbyście mogli napisać w komentarzach jakieś takie, wiecie, rzeczy, które wy zauważacie, które są jakoś ciekawe, ale może właśnie nie, może są takie po prostu zwykłe się wydaje, ale totalnie proszę napiszcie, bo to uważam może być bardzo w ogóle rozwijające, nie, dla nas zainteresowanych tematyką polskich targowisk. I wiecie, i na przykład kolejna rzecz, czyli co się dzieje, jak sobie tam idziemy na targu, nie? I ludzie, którzy kupują i ludzie, którzy sprzedają, sobie rozmawiają ze sobą, nawzajem, albo tylko ci, którzy kupują z tymi, którzy kupują, albo ci, którzy sprzedają z innymi sprzedającymi. I po prostu, no to jest świetne, nie? Wiecie, każda taka rozmowa, ja myślę, że podobnie to wygląda wszędzie w Polsce mimo wszystko. Czyli, że no cześć, witam, jak tam zdrowie, nie? Jak tam żyjecie? A, powolutku. No, Aneta teraz się wyprowadziła. Albo, no Aneta wyszła za mąż teraz, nie? O, co ty mówisz, Aneta wyszła za mąż, no to super, no to pięknie, gdzie mieszkają teraz? Aha, tak, wyprowadzili się, no to ekstra, super. No, a co tam u was? A, wiesz, po staremu, jakoś tam żyjemy. Teraz, wiesz co, sąsiad nam umarł. Który sąsiad? Wiesz co, taki mieszkał obok nas, taki starszy pan, fajny. No, ale no po prostu, no, zachorował ciężko i wiesz, raz, dwa, 5 miesięcy i nie ma człowieka, nie? No, straszne. No, ale prawda, nie będziemy gadać o teraz o takich smutnych rzeczach, nie? Ważne, że coś tam. No wiecie, no, przecież to jest genialne. Ja po prostu kocham słuchać tych rozmów. To jest tak, no, po prostu nic tylko nagrywać. Naprawdę, ja muszę zaraz wyjść i nagrać, nie? I mam nadzieję, że zaraz trafię na jakieś perełki, bo oczywiście jak się chce nagrać, to nigdy tego nie ma, ale jak pójdziecie na targ, no to sami to usłyszycie, co ja tutaj próbowałem tak żałośnie odtworzyć, nie? I te rozmówki, tego ja znam, i co on teraz za granicę wyjechał, tak? No on siedzi tam w tych Niemczech, wiesz, zjeżdża raz na 2 tygodnie, no ale co to za życie, nie?
No i różne takie akcje, nie? Ja czasami się wymieniam po prostu ze znajomymi i z rodziną spostrzeżeniami właśnie z tych targowisk, nie? Co tam usłyszeli, jakaś tam akcja, coś tam, nie? No dobrze, to słuchajcie, pójdziemy sobie teraz na małą wycieczkę, na targowisko. Kupimy warzywa i owoce. I ostrzegam, że niestety będzie trochę szumu. Ale mam nadzieję, że to wytrzymacie, bo uważam, że naprawdę warto posłuchać tego wszystkiego, co tam się dzieje. No ale jeśli ktoś czuje, że nie wytrzyma tego hałasu, to może sobie iść na swoje własne targowisko, jak się nie podoba. Żartuję. No ale myślę, że w gruncie rzeczy to usłyszy bardzo podobne rzeczy, więc jeśli ktoś ma czułe uszy, to może sobie przewinąć kawałek. Myślę, że na targu będziemy koło 7 minut. No i zapraszam. Cała reszta zakłada buciki i wychodzimy. Raz, dwa. No dopiero pan mówi, że idzie na budowę, jeszcze pani zaczął. Zapakować. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę 10 jaj, tych za złotówkę i będzie pan miał ze stówki wydać? Fajnie. Przeda całą tonę. Czyli za mało, że dwadzieścia. To było wszystko musić. No to tak. To na drugi rok to ma. Ale jeszcze no, nie wtedy, jeszcze rzeka. To my wtedy byli. Ja nie wiem. Do widzenia. Dzień dobry. Proszę tych gruszek za 4 zł pół kilo. Który? Tych tutaj. Dzień dobry. Poproszę tych pomidorów, tych takich za 2,50. Tak? Ile? 1,5 kilo. Półtora, dobrze. Woreczku do kilek. Bo one są już takie chyba na przecier, nie? Na przykład tak, czy tam tak. Na ketchup czy coś. Jak najbardziej, no. Dobra, fajnie. To malinowe, nie byle co. Mhm, super. Halo.
Ja zapomniałem celować. To sklepu jest zabrałem. Trochę więcej? Dobrze, nie ma problemu. Co jeszcze? I do tego poproszę jeszcze kilogram tych śliwek za 4,50. Dobrze. Pomidorki mamy. To wszystko, dziękuję bardzo. Albo wie pani co, może jeszcze bym wziął kilogram tej kapusty kiszonej. Dobrze. I to będzie wszystko. O, stój, jak nie tu jeden. I kapusta kiszona, bardzo proszę. To będzie 18,60, poproszę. Proszę bardzo. 19,20. Dzięki. Dzięki, śliczna. Dla pana? Dzień dobry, poproszę 2 kilo Antonówki. 6 do ciszy. Twarda kwaśna, to taki wolny przepis. Jest delikatny, dobry i lobo. Papierówki chyba nie uraczy. To mamy 10, 16, 19, 24 zł. Już liczyłem. To jest. Możemy to zbierać. No, ostatnio zbierałeś. Widziałem, bo ostatnio mi pokój. No. Pan, a nie, no to ja w tym zapisie. Dzień dobry, kapusta biała zwykła, poproszę. Ile? Jedną? Jedną, tak. Osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć? Tak. Jeszcze wtedy dwie dyszki muszę dostać, nie? Dobrze mówię, nie? Tak. I bardzo, bardzo dziękujemy. No i właśnie takie odgłosy można usłyszeć na moim targowisku. Czyli oprócz ludzi mogliście usłyszeć też kruki, które tam urzędują sobie gdzieś w pobliżu i dodają jeszcze takiego smaczku temu całemu targowiskowemu zjawisku. I a propos smaczków, chciałem jeszcze powiedzieć o kilku takich charakterystycznych elementach, które też się często pojawiają w kontekście targu. Mianowicie o kilku postaciach i o kilku jeszcze rzeczach z nimi związanych. Pierwszy bohater, który mi przychodzi do głowy, to jest zwykle starsza pani albo starszy pan, który sprzedaje grzyby. No to się dzieje oczywiście głównie w sezonie jesiennym i oni zwykle sobie siedzą gdzieś tak na rogu tego targowiska, na jakimś takim naprawdę skrawku, trawniczka albo chodniczka i mają te grzyby popakowane w słoiki, jakieś to są kurki albo prawdziwki czy coś w tym stylu. I oni tak sobie po prostu siedzą, tam może rozwiązują krzyżówkę czasami albo właśnie rozmawiają z kimś. I są takim miłym dodatkiem do tego wszystkiego, sezonowym. Druga postać, która też mi jeszcze przyszła do głowy,
To jest, to chyba zwłaszcza w miastach można spotkać tę osobę, mianowicie hipster. Czyli, no wiecie, kto to jest hipster, ale w tym kontekście targowym, no to jest taka osoba, która przychodzi z własną torbą na zakupy ekologicznie. Już zna tę panią Jadzię, której zawsze kupuje szparagi i fasolkę. I przyjeżdża rowerem. I żeby było śmieszniej, to po prostu historia zatacza koło. Bo przyjeżdża rowerem tak jak wiele innych tam starszych osób, jeszcze na jakichś składaczkach często, takich różnokolorowych. I jeszcze trzeci bohater, o którym pomyślałem, to jest chyba jednak najczęściej pani, pani mama, która jak przychodzi co do czego i trzeba zapłacić za zakupy, to wyjmuje portfel i w tym portfelu często są oczywiście zdjęcia męża, zdjęcia dzieci. Czasami jakiś święty obrazek się jeszcze trafi. I coś, o czym usłyszałem ostatnio, to to, że niektórzy w portfelu mają rybie łuski. W sensie, że niektórzy wierzą, że to przynosi szczęście, czy tam sprawia, że pieniądze się ciebie trzymają, no nie? No po prostu klasyczna scenka rodzajowa, nie? Polska 2023, otwieranie portfela na targu, tam zdjęcia i jakaś Maryja albo Pan Jezus i płacenie i wracanie z tą pełną siatą warzyw. I ci wszyscy targowcy, którzy siedzą na pakach tych dostawczaków swoich, nie? I tam mają jakieś bardziej wymyślne lub mniej konstrukcje ze skrzynek porobione, czy tam z czegoś, że tu tam stoi jakaś tam, leży jakaś kanapka nadgryziona, bo akurat teraz przyszło dużo klientów, nie? Albo tam sobie siedzą, sobie rozmawiają kulturalnie, prawda, panowie albo panie o miodzie, albo o polityce, albo o czymkolwiek, nie? No tak, bo o polityce się też zdarza, nie? Że się słyszy rozmowy o polityce albo o gospodarce na targu i to też jest super, nie? W sensie jakby sam temat polityki bywa męczący często, ale tam to jest jakieś takie też, no jeśli się do tego podchodzi, mam wrażenie z takim, to jest ciekawe, nie? Tak ciekawa obserwacja, to też jest chyba jakoś inaczej. I tam krzyczą do siebie, nie? Albo rozmawiają o inflacji, albo że tam ten jest zły, a tamten dobry, albo odwrotnie. Chociaż, no może o polityce to trochę przesadzam. W sensie zdarzyło mi się usłyszeć gdzieś tam jakieś takie uwagi, ale może to nie jest faktycznie jakiś dominujący temat na targowisku, nie? I całe szczęście. Natomiast o piłce nożnej, nie? O sporcie. No jest mnóstwo takich tematów, które łączą ludzi na targowisku i to jest taki bym powiedział, polski targowiskowy small talk taki, nie? Że takie nieszkodliwe tematy, ale to jednocześnie nie jest takie bardzo jakieś takie, tak mi się wydaje, płytkie i to nie jest takie gadanie dla gadania, tylko z tych rozmów faktycznie coś wynika. No jeśli nie jakieś tam hiper skomplikowane wnioski naukowe, nie? No to przynajmniej to buduje jakąś więź między tą lokalną społecznością, jakaś taka wymiana informacji, emocji. Myślę, że to też jakoś tak spaja lokalnych mieszkańców, no nie? No i myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz podcast dzisiejszy, odcinek pierwszy serii podcastowej portalu Gdzie Jutro? Obrazki z Polski. Było mi bardzo miło opowiedzieć o tym temacie, bo jestem naprawdę podjarany tym. Mam nadzieję, że udało mi się też trochę Was zainteresować i bardzo czekamy na Wasze komentarze i Wasze doświadczenia targowiskowe. Bardzo dziękujemy, że zechcieliście wysłuchać do końca naszego podcastu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił do Was Maciej Tomaszewski. Pozdrawiam.